Czuwaj, dzisiaj pokażę wam w filmiku origami po harcersku, jak zrobić proste kwiaty na różne okazje dla kobiet na przykład. Teraz przedstawimy wam prostego kwiatka, który się składa z czterech elementów. Jeden to łodyga, a trzy to elementy kwiata. Najpierw składamy kartkę na pół. I to będzie nasz znacznik. Czyli do połowy składamy tą stronę i tą stronę. Ci, co regularnie oglądają filmiki, to wiedzą, że to jest szafa, tak zwana. Teraz składamy ten rób do tej linii. Tą linię do tej linii. Tak robimy samo z drugim. Znaczy po przeciwnej stronie. I tak samo na dole robimy. Teraz wszystkie odkładamy i bierzemy, rozkładamy jedno skrzydło szafy i teraz będziemy o tak robić, że to wkładamy do środka i zamykamy, czyli o tak i tak z każdym zaznaczonym elementem. I do środka. Teraz to składamy na pół. I tak gotowy element będzie jedną z trzech. Tak gotowy element powtarzamy jeszcze dwa razy. Kiedy już mam zrobione trzy, na razie odkładam je na bok. Teraz zaznaczam i tnę 4 cm kartki wzdłuż. 4 cm. Zaznaczam sobie w dwóch miejscach, żeby po prostu nie była krzywa ta linia. I tnę. Biorę składem tą kartkę przygotowaną na pół. I jeszcze raz na pół. I jeszcze raz na pół. Teraz składamy tak, żeby było to na połowę złożone. O, tak. Oczywiście można zrobić dłuższą łodygę, ale ja zrobiłem tak, ponieważ będzie można to włożyć na przykład gdzieś sobie do kieszeni albo coś, żeby ładnie wyglądała kieszeń. Składam to na połowę i gdzieś na środku zakładam zieloną łodygę. Dla bezpieczeństwa teraz wiążę to nitką, żeby się nie rozwiązywał. Teraz trzeba te połatki rozłożyć kwiatka. O tak. Żeby powstało na takie coś na każdym płatku. O tak gotowy kwiatek można przypiąć sobie do koszuli albo komuś dać w prezencie. Teraz pokażę wam, jak zrobić tulipana.
początku kartkę składamy na pół i na pół jeszcze raz, żeby powstał nam X. I jest taki X. Obracamy to na drugą stronę i robimy tak, że składamy kartkę na pół i tak jeszcze raz obracamy i teraz bierzemy to do środka, przytrzaskujemy i domykamy. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi. Teraz bierzemy ten róg do tego rogu. Tak samo z drugiej. Tak samo z drugim i z drugiej strony też tak samo. Teraz już jest zrobione z obu stron, więc przechodzimy dalej. Obracamy. I teraz robimy tak. Składamy. Teraz, jak już tu mamy 3, a tu mamy 1, to trzeba przyłożyć o tak, żeby z obu stron było 2 i nie było tutaj takiego zgięcia widocznego. Teraz bierzemy to do tej linii. I tak z każdymi, i tak ze wszystkimi. Gdy już mamy to zrobione, teraz obracamy na drugą stronę i bierzemy tak, otwieramy jedno i wkładamy w nie drugie i dopychamy, żeby takie coś nam powstało. I z drugiej strony to samo. Wstaje nam takie coś. Teraz bierzemy od tej strony i dmuchamy to jak balonik. O, właśnie tak. Teraz bierzemy tutaj za te rogi i w dół zawijamy. I tak robimy ze wszystkimi czterema. Moduł kwiata już gotowy. Teraz łodyga. Sposoby na łodygi są dwie. Można zrobić tą cięższą. Teraz pokażę, jak zrobić ją. Zaginamy tą linię do tej środkowej i z drugiej strony tak samo. Odwracamy. Teraz tą linię do tej środkowej też znowu. I tak samo robimy z drugiej strony. Teraz tą linię do tej środkowej składamy. I tak samo robimy z drugiej strony. Dobra. Teraz zaginamy to tak, żeby było to równej wysokości. I składamy na pół. Tutaj musi być szykowna, ładna.
Chociaż to wejdzie do kwiatu. Chociaż to wejdzie do kwiatu do środka. I tą linię do tej linii zaginamy. I nabijamy na kwiatka, a wcześniej można powiększyć dziurę. Kwiatek. Co prawda tak ładnie nie stoi, a może da się postarać. Bardziej na stabilnym gruncie. Ale pokażę wam teraz drugi sposób na łodygę. Po prostu bierzemy kartkę. Taką. Można to zrobić, tą kartkę można zrobić robiąc po prostu tą trudniejszą łodygę, czyli jak mamy na przykład prostokąt, no weźmy na przykład, że to jest ta kartka prostokątna. Bierzemy tak i składamy na pół i tak składamy. Później rozkładamy. O, tak zginamy i rwiemy. I to jest idealny kwadrat. Sposób na kwadrat z prostokątnej kartki. Teraz to zaginamy kilka razy. No i nabijamy na kwiatek. I taka bardziej prostsza łodyga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie lajka, suba i dzwoneczek. Wysyłajcie swoje prace na adres e-mail podany na ekranie. I ja się już z wami żegnam. Cześć, cześć, cześć! Czuwaj, witam was w trzecim już odcinku Origami po harcersku. Dzisiaj zrobimy piękne kwiaty na walentynki i Dzień Kobiet. I na różne okazje. Pa, pa, pa.